Przechodzimy do uchwały 4.4. Rezygnacja z przystąpienia do konkursu OPER w roku 2013. Jest to projekt Komisji Kultury, Sportu, Oświaty i Turystyki. Proszę o... Proszę Państwa, jest to projekt, który przygotowaliśmy w związku z tym, jak sami Państwo dobrze wiemy, zmniejszyły się środki na zadania priorytetowe na 2013 rok i musieliśmy z pewnych działań zrezygnować. Z ubolewaniem Komisja Kultury rezygnuje z konkursu ofert. Przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się nie mieliśmy wyjścia, no po prostu w tym roku rezygnujemy i dlatego taki Państwo macie przed sobą projekt uchwały. Będą środki, będziemy próbować wznawiać konkursy ofert, no póki co nie mamy tych środków. Jeden Państwu stanowisko zarządu. Zarząd jednogłośnie popiera projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Pani Jadzia. Ja tylko jedno słowo w imieniu zarządu, też z wielkim ubolewaniem. Tak jest. Mi serce krwawi do dzisiaj, jak podlewają. To jeszcze. Ja jeszcze. No ja też z wielkim ubolewaniem, bo już myślałam o przeznaczeniu tych pieniędzy kompletnie, tak, bo rocznie robimy Mikołaja dla emerytów, rozdajemy paczki i byłby to duży zastrzyk, więc cały czas jestem przeciw, no ale to tylko mogę podnieść palec, że jestem przeciw, nic więcej, no bo niestety jest kryzys i akurat dostaliśmy i zaraz nam odebrano no, całą tą nadzieję, którą pokładaliśmy, a można by to było wykorzystać czy na jakąś biesiadę z ludźmi, czy integrację, czego nam ciągle brakuje. No tyle. Dziękuję bardzo. Kolega Cieczyc. Ja z bólem serca przyjąłem niestety, że pan prezydent nas ogranicza, jeżeli chodzi o środki, które są przekazywane na nasze tutaj cele dzielnicy i w tym momencie de facto uderzył w organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia. Ja niestety troszeczkę wypaplałem, pochwaliłem się, że pewne środki zostaną przeznaczone na klub sportowy i że troszeczkę ulżymy rodzicom przy wysyłaniu dzieci na obóz. No i teraz jestem w takiej sytuacji postawiony, że de facto muszę to wszystko odkręcać i to jest chyba najbardziej bolesne w tym wszystkim. To też dla mnie nauka na przyszłość, żeby ewentualnie, jeżeli coś będzie przeznaczane, żeby dopiero w momencie, gdy te pieniądze faktycznie spłyną, dopiero się chwalić takimi rzeczami. No ale człowiek się uczy całe życie, jak to mówią. I jeszcze raz podkreślam, no z bólem serca takie cięcia nas dotykają. Dziękuję. To z Państwa już kwestia jest tego rodzaju, że wszyscy Państwo, co się wypowiadają, to są też przedstawicielami stowarzyszeń, które tutaj działają u nas w dzielnicy. I, chciałem zaznaczyć jedną rzecz, że wszystkie te stowarzyszenia wiązały bardzo dużo nadzieję z tymi funduszami. Nie ulega wątpliwości, żebyśmy też mieli plany co do tego. Dlatego między innymi wzięliśmy udział w konkursie, tylko w akcji Zajrzyj do Nowej Huty. Mieliśmy w planie, że tak powiem, rozpropagowanie tych starych, zabytkowych rzeczy, które się znajdują u nas, dokładnie w Zesławicach. Niestety jest nam bardzo przykro, że tak się to skończyło. Zapał był, skończyło się tylko na zapale. Stwierdzam, że już nie ma chętnych udzielenia w tym. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem? Będę liczył, kto jest przeciw. Raz. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Jeden przeciw, trzy wstrzymujący. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę.